Siemanko, słuchajcie, dzisiaj zrobimy taką szybką sałatkę, bardzo zdrową, bardzo pożywną. Może być to jako sałatka, jako dodatek do obiadu, albo po prostu jako przekąska. I teraz tak, będziemy potrzebować czerwoną paprykę, a dokładnie połowę tej papryki. Ja sobie ją przekroję. Później będziemy potrzebować pół cebuli. Za chwilę poobieram i będę to... Jednego pomidora, ja mam dwa mniejsze, ok? I ogórki małosolne bądź kiszone, jeden duży albo dwa średnie. I teraz co do ogórków, o, mój pies już tutaj się zainteresował jedzeniem. Co do ogórków, to pamiętajcie, że one zawierają kwas mlekowy, co będzie powodem, jakby korzystnie wpływa na pracę naszych jelit. I one są probiotykiem, czyli taką pożywką dla naszych dobrych bakterii, a my chcemy mieć tych dobrych bakterii jak najwięcej, żeby właśnie nasze jelita prawidłowo funkcjonowały. No i niestety mam dużą miskę, bo wszystko mi się myje, więc kroimy sobie paprykę na kostkę. Możecie sobie pokroić tak, jak lubicie. Wyjdź, Hunter. Na mniejsze kawałki, na większe kawałki. No, wszystko zależy od Was. Możecie zrobić większą ilość tej sałatki dla całej rodziny. W sumie można było to nazwać bardziej surówką niż sałatką. Wrzucam sobie do miski. Bardzo prosto. Fajnie. Ja tam akurat lubię ogórki kiszone, lubię eksperymentować w kuchni. Mam mnóstwo książek kucharskich. Czasami one są odnośnie postu, czasami na przykład dieta wegańska, wegetariańska. Mam chyba wszystko i od czasu do czasu sobie właśnie tak eksperymentuję. I sobie to udoskonalam, znaczy udoskonalam moją dietę, o, jak mi się robi czasami monotonnie. No i teraz cebula, pyk, pyk, proszę bardzo. Hop, 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 hop. Hunter tutaj ładnie słucha. Cebulka pokrojona, proszę bardzo, ekstra. Warzywa wcześniej były umyte, więc... Teraz pomidor. Jeszcze w międzyczasie mi się tu gotuje rosół. Nagram jeszcze też mam filmik z takiej sałatki na obiad, natomiast to tutaj tak jakbyście mieli problem, co zrobić sobie na przekąskę, albo jak właśnie zwiększyć ilość warzyw w diecie, no to właśnie w taki sposób. Robiąc sobie różnego rodzaju dodatki do obiadu, które nie wymagają od nas zbyt dużo czasu. Ja lubię ogólnie szybką kuchnię, chyba że na przykład mam dzień wolny, no to lubię sobie na przykład w tej kuchni poeksperymentować i na przykład zrobić jakieś takie danie, którego nie znam albo które wymaga ode mnie większego skupienia bądź większej ilości czasu. Mam wtedy z tego ogromną satysfakcję, naprawdę, bo mimo wszystko lubię spędzać czas w kuchni. Dobrze, słuchajcie, mamy tutaj pomidor, teraz ogórasy. Akurat ja mam kupne, ale naprawdę bardzo dobre, co też jest rzadkością, żeby kupić dobre ogórki kiszone. Niestety w zeszłym roku ich nie przyprawiałam, znaczy nie robiłam swoich, ale na szczęście niedaleko mnie jest taki warzywniak, gdzie ogórki kiszone naprawdę smakują jak domowe, więc warto, warto. Jak jesteście w Bydgoszczy, nie wiecie gdzie kupować, to napiszcie do mnie wiadomości, to Wam powiem, jeżeli też nie macie swoich ogórasów. No i kroimy sobie je na kosteczkę. Pyk, pyk. Proszę bardzo. Pięknie. Mina mojego psa jest po prostu bezcenna tutaj, jak obserwuje mnie w kuchni. Nieważne, czy śpi, czy się bawi, jak tylko zaczynam coś kroić, jak to pies w zwyczaju ma. Czekajcie, wyda sobie rękę. Okej. Okay. Teraz zobaczcie, mamy sobie, jeszcze do tego potrzebujemy cytrynę, więc skropimy troszeczkę cytryny. Mhm. Ogórki kiszone ogólnie też fajnie nadają smak potrawom, czy tam konserwowe. No i teraz jeszcze wysuszę sobie łapki. Dodamy odrobinę soli. No, jeszcze trochę. I kurkumy. O kurkumie też nakręcę kiedyś filmik. Znaczy nakręcę niebawem. Nie dzisiaj, nie jutro, ale na pewno
o tym, jak można sobie kurkumą, ona też fajnie wzmacnia odporność, więc warto ją dodawać do kuchni. No i oczywiście sypię naszą sałatkę. Tak, do smaku, żeby nie było, że za dużo, więc sobie, znaczy, że za dużo. To według waszych, według tego, jak wy lubicie po prostu, ok? No i mam sobie tutaj taką sałatkę. W ogóle ja uwielbiam sałatki, tam gdzie jest ogórek kiszony i cebula. I wiecie co, chyba dodam trochę cebuli więcej, bo to będzie się fajnie tutaj przebijało, więc... A ta akurat była taka średniej wielkości, więc nie zaszkodzi, żeby było jej ciut więcej. Nawet nie będę się jakoś specjalnie starać w krojeniu. Dosypię. Hop. Tyk. Tak to wygląda. Nie wiem, czy widać. Widać. Smakować też będzie bardzo dobrze, także ja wam życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że sałatka będzie zrobiona i że wam przypadnie do gustu. Ogólnie, kiedy ja szukam jakichś przepisów, to staram się, żeby one... Najpierw je testuję, a później stwierdzam, no dobra, warte uwagi, nie warte uwagi. Także tutaj życzę wam smacznego i do usłyszenia.